słuchajcie, trzeci tydzień z rzędu zaczynamy uwielbienie, śpiewając o tym, że chcemy, żeby przyszedł Jezus. Powiem wam o takim świadectwie z mojego życia. Był taki czas w moim życiu, gdy ja ani nie rozumiałam tego, co to znaczy, że chcemy przyszedł Jezus, ani tak naprawdę tego nie chciałam. Pamiętam, jak moja córka, gdy miała 6 lat, przyszła do mnie i mówi tak. Ona porządkowała jakieś papiery na biurku. Mamo, czy ty chcesz, żeby przyszedł Jezus? To ja na nią popatrzyłam i mówię. Tak spojrzałam. I zbyłam ją w odpowiedzi. Nie odpowiedziałam jej. Bo wewnątrz siebie wiedziałam, że ja nie chcę, żeby przyszedł Jezus. I nie wierzę w to, że On przyjdzie, dopóki ja tu jestem na ziemi. Wierzyłam o wiele bardziej w to, że umrę syta spełniona moich dni. Ale wiedziałam, jaka jest prawda, że powinnam tego pragnąć wewnątrz mnie. Więc jej po prostu nie odpowiedziałam, zbyłam ją. Następnego dnia, o tej samej godzinie, przyszła moja córka do mnie, w te samo miejsce. Spojrzała na mnie i zadała mi to samo pytanie. Mamo, czy ty chcesz, żeby przyszedł Jezus? I ja znowu spojrzałam na nią. Wiedziałam, że mówi Duch Święty. I znowu ją zbyłam, bo wiedziałam, jaka jest prawda na mnie. I on odeszł. I kolejnego dnia, o tej samej godzinie, w to samo miejsce, gdzie ja stałam przy biurku, przyszła moja córka do mnie. Spojrzała na mnie i powiedziała: Mamo, czy ty chcesz, żeby przyszedł Jezus? Ja na nią spojrzałam, bo już też dla mnie było za dużo. Powiedziałam: a dlaczego ty mnie o to pytasz? Ona do mnie spojrzała i mówi: Mamo, bo jak przyjdzie Jezus, to będziemy mieli niebo po prostu na ziemi. I ja zaczęłam się wtedy nad tym zastanawiać, dlaczego we mnie tak jest, że ja tak naprawdę nie pragnę tego, żeby On przyszedł. Przez różne miejsca przechodziłam, przyniosłam to w ogóle do Ducha Świętego i powiedziałam: Boże, ja chcę pragnąć, żebyś przyszedł. Ja chcę w sobie to rozwinąć, ja chcę w sobie to znaleźć. Chcę mieć tą wiarę. Nie chcę, żeby było tak, że ja będę chciała umrzeć syta dni, spełniona moich dni, będąc narodzona z Bożego Ducha tu na ziemi, tylko chcę, żebyś Ty przyszedł. Dziś, jutro, tak jak Ty chcesz. Później pamiętam, był taki czas, kiedy przechodziłam przez jakieś trudności. Myślałam: tak, teraz przyjdź, teraz dobrze, teraz przyjdź. Ale dlaczego? Bo mi było trudno. Mówię: teraz przyjdź, skończy się to, co przeżywam. Ale to też nie taka intencja. Później myślałam sobie: jest dobrze, to teraz może nie przychodź. Bo teraz jest mi dobrze, to jeszcze bym tak trochę pożyła i się pocieszyła. Taka intencja w sercu, przez takie rzeczy przechodziłam tutaj. Później zaczęłam sobie myśleć: za mało rzeczy jeszcze zrobiłam, więc jak Ty przyjdziesz, to jakie dzieło ja Tobie przedstawię? Muszę coś jeszcze zrobić. Chciałam jakby zasłużyć na uznanie znowu w Jego oczach. Mówię: jak przyjdziesz, to żeby Ci coś zaprezentowała. Jakbym chciała zasłużyć na niebo, które mam za darmo. Przechodziłam przez te różne rzeczy, tak? Ale później pracowałam nad tym pragnieniem w moim sercu z Duchem Świętym. I dziś wiem, że po prostu chcę, żeby On przyszedł. Po prostu chcę, żeby przyszedł. Nieważne kiedy. To jest Bóg. To jest Bóg. Że to dzieło, które Mu przedstawię, będzie dziełem z mojego serca. Może być niewidoczne. Mój mąż naucza fundamentów Kennedy'ego z naszego kościoła w Kenii. On go naucza po polsku, a ja tłumaczę na angielski. Nie jestem tłumaczem. Nie skończyłam studiów żadnych angielskich. Tak zwana szkolna angielszczyzna. Ale ja staję przed Bogiem i mówię: Boże, to jest moja służba. Dziękuję Ci, że ja chodzę w tym w ponadnaturalnym, bo naturalnie to bym tego zrobić nie mogła. Jakby jestem świadoma tego. Mówię: dziękuję Ci za ponadnaturalne. I to dzieło, które jest niewidoczne dla ludzi, ja wiem, że ono nie spłonie, gdy przyjdzie Jezus. Jak mojego męża nie ma, bo wyjeżdża do Gdyni, gdzie pracuje po kilka dni, to ja czekam, żeby on wrócił. Nie po to, żeby mi naprawił życie czy coś w domu, żeby mi śrubkę przykręcił. Czekam, żeby po prostu był.
Nawitek siedzi zamknięty w pokoju i dalej pracuje, a ja chodzę po domu i nie widzę, to czuję fizycznie jego obecność, wiem, że jest. Wiem, że jest. Ja czekam, żeby Jezus wrócił. Tak jak wraca mój mąż z Gdyni do domu, tak czekam, żeby wrócił do mnie Jezus. Tu na ziemi. Choć jest zbędny, to czekam, żeby wrócił fizycznie. On jest Bogiem. Przyjdzie, kiedy będzie chciał. A moją rolą jest czekać i pragnąć.